Ponad dwa miesiące temu zatrzymano polskich żołnierzy, którym postawiono zarzuty. Zarówno premier, jak i minister obrony oczekują dzisiaj natychmiastowych decyzji. Dzisiaj natychmiastowych. Po tym, co się wydarzyło ponad dwa miesiące temu. A oczekują ich tylko dlatego, że mleko się wylało, jacyś pismacy sprawę wynieśli i rozsmarowali to po internetach. Gdyby nie to, Pies z kulawą nogą by się o tym nie dowiedział. Pies z kulawą nogą nie dowiedziałby się, że polskich żołnierzy broniących granicy w kajdankach się zatrzymuje. Wyprowadza, zawiesza. Nie daje się im obrony prawnej. Nie daje się im obrony prawnej. Żołnierze zrzucają się na adwokatów. Czy państwo mnie słyszycie? Tak właśnie to wygląda. Są tam żołnierze, którzy w takiej sytuacji zostają pozostawieni sami sobie. Pomyślcie, szanowni państwo, koniec marca, początek kwietnia dochodzi do tego wydarzenia. Wszyscy żołnierze już wiedzą, że jeśli użyjesz broni, to możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Możesz zostać zawieszony, stracić pieniądze, nikt się za tobą nie ujmie, nikt ci nie pomoże, nikt ci nie znajdzie prawnika. Tak może się wydarzyć. I to się dzieje naprawdę. Na początku czerwca najpierw jeden, a później drugi polski żołnierz zostaje ranny. Ja mam prawo postawić pytanie: czy dlatego został ranny, że na przykład nie użył broni, a nie użył broni, bo bał się, że będzie za to pociągnięty do odpowiedzialności? Ci ludzie ryzykują własnym zdrowiem i życiem. Czy musi się wydarzyć tragedia, by polscy politycy postanowili wreszcie coś w tej sprawie zrobić, oprócz pisania do siebie tweetów, oprócz pisania, jak bardzo oczekują szybkich i natychmiastowych reakcji? Pytanie do Władysława Kośniaka, kamysza Jeżeli dowiedział się Pan o wszystkim natychmiast, czyli jak rozumiem, w okolicy Wielkanocy, ponad dwa miesiące temu, to dlaczego dopiero teraz oczekuje pan od komendanta żandarmerii wojskowej i od prokuratury jakiegoś śledztwa, jakiejś decyzji? Czemu nie oczekiwał pan tego od nich natychmiast? Dzisiaj po dwóch miesiącach mógłby pan powiedzieć, jakie są wnioski i jakie pan decyzje podjął. Ale tego pan nie zrobi, bo pan dopiero teraz wzywa ich, by się tym zajęli, tak? Więc albo pan wiedział i pan nic nie zrobił. Co naprawdę marnio świadczy o pańskich kompetencjach, albo pan nie wiedział i pan kłamie. No, jest jakieś inne wyjście, to proszę mi podpowiedzieć.